Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, udostępnij. Ptak Dodo. Ptak Dodo stał się może obok pandy takim największym przykładem wymierania zwierząt spowodowanych przez człowieka. Ale jaki był naprawdę, czy naprawdę my spowodowaliśmy, że te ptaki Dodo wyginęły? Najczęściej mówi się o tym, że ptaki Dodo wyginęły z powodu człowieka, dlatego że człowiek, osiedlając się, zamieszkując wyspę tam, gdzie żyły ptaki Dodo, po prostu polując na nie spowodował, że te ptaki wyginęły. Że do tej pory nie mające naturalnego wroga ptaki, w konfrontacji z człowiekiem, który zjadał ich jaja, który jadł ich mięso, po prostu je wytrzebił, wybił. Ale czy tak jest? Ale kiedy tak się spojrzy na to tak matematycznie, to po prostu ludzi na tej wyspie, gdzie żyły ptaki Dodo, było zbyt mało. Najprawdopodobniej nigdy nie przekroczyli w okresie, kiedy te ptaki wyginęły, 50 osób. Nie było więcej niż 50 osób na tej wyspie. Do tego polowali oni tuż przy brzegach, w terenach łatwych, tam gdzie w łatwy sposób mogli upolować te ptaki. Więc nie jest to jedyny powód. Oczywiście ludzie bezpośrednio przyczynili się do tego wyginięcia tych ptaków, ale tym prawdziwym, takim najbardziej powodem, który spowodował, że ptaki wyginęły, był inny powód. Oczywiście też spowodowany przez człowieka. Człowiek po prostu sprowadził na Mauritius, na tą wyspę, psy, świnie, szczury, makaki jawajskie. Zwierzęta, które stały się śmiertelnym zagrożeniem dla ptaków Dodo. To właśnie te zwierzęta, najprawdopodobniej świnie oraz makaki, doprowadziły do wyginięcia ptaków Dodo. Po prostu stały się zagrożeniem dla ich jaj. Ptaki Dodo znosiły jedno jajo co roku. Znosiły je najprawdopodobniej na ziemi. Nie miały naturalnych wrogów, nie miały naturalnych zagrożeń dla tych jaj. Więc to jajo przez miliony lat było bezpieczne, nic nie zagrażało tym jajom i ptaki Dodo po prostu ich strategia przetrwania życia po prostu nie wymusiła na nich zabezpieczenia tego jaja. Znosiły to jajo, opiekowały się nim i nie było przez miliony lat problemu, że z tego jaja rodził się młody osobnik, dorastał, żył dalej i tak przez miliony lat. Ale kiedy znalazły się zwierzęta, dla których to jajo stało się świetną przekąską, świetnym jedzeniem, czy też rzeczą, które łatwo zniszczyć, po prostu ptaki Dodo nie przetrwały tego. Te jaja były sukcesywnie niszczone. Ptaki Dodo nie były w stanie w ciągu kilku lat zmienić tego, że znoszą jedno jajo, że ten trwający miliony lat sposób rozmnażania się i życia należy szybko zmienić. Po prostu wyginęły. Nie było młodych osobników i ptaki Dodo po prostu zniknęły. Więc nie tylko polowania, może w niewielkim stopniu, ale wprowadzenie gatunków niszczących, zjadających jaja, inwazyjnych, które doprowadziły do tego, że po prostu rozród tych ptaków był niemożliwy. To doprowadziło do wyginięcia ptaków Dodo. Czyli jednak wina człowieka. To my sprowadziliśmy te zwierzęta. My wprowadziliśmy w ten mały ekosystem drapieżników, zwierzęta, które zagroziły, oczywiście w sposób śmiertelny, ptaki Dodo wyginęły. Do tej pory tej egzystencji, tej równowagi ekosystemu i po prostu w skali kilkudziesięciu lat ptaki Dodo nie przetrwały. Na początku najprawdopodobniej wyginęły te osobniki najbliżej brzegów, później sukcesywnie przecież zwierzęta bardzo szybko się rozprzestrzeniają i po prostu nie ma jajek, nie ma nowych osobników, nie ma ptaków Dodo. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, napisz coś w sekcji komentarzy, jeśli wiesz więcej, albo wiesz coś ciekawego, albo masz pytanie. Spójrz na linki zamieszczone w opisie. Są tam odnośniki do moich portali społecznościowych, do moich innych kanałów.
udostępnij, podziel się, poleć. Dziękuję za uwagę.